i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym takim szybkim, cichym, informacyjnym newsie i tym razem opowiemy sobie o okrętach, które będą wchodziły nam do gry w ciągu następnych dwóch aktualizacji i mamy informację o tym, że pojawią się co prawda w superteście, ale już będą wchodziły nam tutaj pancerniki włoskie. Będziemy mieli tier 4, 5 i 9 do testów. Charakterystykę okrętów już zapewne znacie, więc będziemy tutaj mieli pociski przeciwpancerne i przeciwpancerno-odłamkowe, czyli nie będzie obeków, ale za to będzie jeszcze tutaj ten sam dym, który mamy na krążownikach, czyli będzie można przy pełnej prędkości postawić sobie zasłonę dymną i po prostu zrobić zwrot i uciekać. Wejdzie również kolejny okręt, pancernik tieru 9 Marco Polo. To będzie okręt zaprojektowany we Włoszech w latach 30. Będzie wyposażony w 9 dział kalibru 406 mm, ale nie będzie miał niestety generatora dymu, także tutaj drobna różnica. Pojawi nam się również w drzewku panazjatyckim zapożyczony sobie z drzewka japońskiego Akizuki. Będzie miał on na pokładzie booster do reloadu torped, dym, który będzie się nam szybko przeładowywał, będzie go dużo, także prawdopodobnie będzie to dym taki ala brytyjski oraz będzie miał rozbicie, jeżeli chodzi o pelotkę. Pojawi się również nowy niszczyciel wspólnoty, Vampir 2, czy tam Vampire 2, jak kto woli. Będzie to po prostu Daring, z tym, że tutaj mamy wyposażenie, będzie najbardziej bezpieczny w pojedynkach artyleryjskich, więc możliwe, że coś tu będzie zmienione, jeżeli chodzi o właśnie jego działa. Będzie wyposażony w kroczący dym oraz sondę hydroakustyczną. Także tutaj zaraz sobie prześledzimy te statystyki nieco bardziej szczegółowo tych trzech okrętów. No bo jeżeli chodzi o włoskie pancerniki, to już żeśmy tam kiedyś się z tym zapoznawali. Czyli Marco Polo to jest taka trochę większa Roma. 3x3406 pociski. 13 tysięcy jeżeli chodzi o apeki i 15700 jeżeli chodzi o sapy. Ale dłuższy nieco czas przeładowania, 33 sekundy. Kamuflaż, bo tu było coś fajnego napisane. Wykrywalność z powierzchni 15,3, także będzie można to jeszcze zbić. Wykrywalność z powietrza 11,8. Prędkość 32 węzły, aha, Sigma jaka tutaj będzie. Zasięg 19 km. Sigma 1,8, no, może być. Na 9 dział to mogło być trochę lepiej. Dedeczek 19700 punktów, 4x2, no mamy Akizuki po prostu. Wyposażenie, naprawka, generator dymu, rozstawiacie 30 sekund, trwa 70, przeładowuje się 100 sekund, 5 ładunków, oczywiście będzie można to nieco skrócić sygnałami i innymi rzeczami, doładowanie silnika lub rozbicie i booster do reloadu torped, także no... uzbrojenie torpedowe, jedna poczwórna wyrzutnia. No to powiem wam, że jakoś tutaj Ameryki nie odkryli z tym okrętem. Jaki jest sens wprowadzenia Akizuki po prostu do innego drzewka, nie wiem, ale zobaczymy później. No i Vampir 2, czyli Daring wspólnoty, artyleria. 3x2, 113, zasięg 13,8, przeładowania mnie interesuje. Gdzież tu jest przeładowanie? 3,5 sekundy, także będzie można to jeszcze trochę podpompować. Szansa na pożar 8%. Sigma 2.0 to akurat nie ma znaczenia. Mamy niestety tylko jedną wyrzutnię torpedową. I co mamy, jeżeli chodzi o materiał eksploatacyjny? Mamy naprawkę, dym kroczący, sondę hydroakustyczną i doładowanie do silnika, czyli to, czego najbardziej brakuje Daringowi brytyjskiemu. Ja wam oczywiście te informacje podlinkuję w opisie filmu, także będziecie mogli sobie sami sobie przeanalizować na spokojnie wszystkie parametry, które was interesują, a ja przejdę do kolejnej części informacji, czyli wydarzenie związane z wejściem, znaczy z wejściem, z nowym rokiem po prostu, czyli coś na przełomie świąt. Wejdą nam w aktualizacji 0.9.11 już pełny dostęp do pancerników tych, jak ja to mówię, ciężkich, amerykańskich. Będzie można sobie dychę wygrindować, także... kto ma ochotę, to zapraszam i rozpocznie się już ten nowy system bitew rankingowych. Tu będą, sezon będzie podzielony na kilka mniejszych, będzie podzielony tylko krótkimi przerwami. Będzie podzielony na sprinty, każdy z nich będzie trwał około 2 tygodnie. I będą 3 ligi, brązowa, srebrna i złota. Tam sobie o tym mówiliśmy wcześniej już też, także nie będę się tutaj rozgadywał. I mamy teraz, moi drodzy, ciekawe rzeczy.
Za tokeny rankingowe będzie można zdobyć kamuflaż na Somersa, przy czym no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale najważniejsza rzecz, jaka się tutaj w tym okresie wydarzy, to będą, moi drodzy, znowu płatki śniegu. Także znowu zacznie się szalony grind na rankedach. To, co najbardziej nas interesuje, czyli stal. 75 jednostek stali za każdy okręt od tieru 8 do 9, czyli dwa tiery nam to będzie obejmowało. A za tiery 10 będziemy dostawali pudełko mikołajowe. Także tak to wygląda. Na tierach niższych od 5 do 7 będzie nam to dawało od 400 do 750 jednostek węgla. Także kto tam węgla potrzebuje, to będzie mógł sobie trochę dozbierać, bo wiadomo, zima i te tematy. Jak widzicie, tutaj informacja od razu jest, że płatki będzie można zbierać tylko w aktualizacji 0.9.0, a potem 0.10 już. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Kampania. Strasburg, jak widzicie, 0.9.12. Pojawi nam się tutaj kampania w pościgu za Strasburgiem. I będzie można sobie tutaj zdobyć następujące kamuflaże. Dla Strasburga będziemy mieli taką Dunkierkę na tierze 7, czyli tier wyżej. Dla Hawkinga będą tutaj również nowi kapitanowie. Święty Mikołaj w różnych tam wersjach wyznaniowych widzę. Będą również kamuflaże związane z zimą. Będzie wzór zimowy i nowy rok. Nowy rok dobrze znamy. Dodany zostanie również nowy port, czyli japońska stocznia Kure. Będzie również związane z tym wydarzeniem, jeżeli chodzi o budowę okrętu w doku. Tym razem, moi drodzy, będziemy sobie budować japoński pancernik tieru 9, czyli Hizen. Okręt, który dostał już, no wydaje mi się, że solidnie po dupie. Reload został zmieniony z 30 na 38 sekund i została też zmieniona jego przeżywalność. Nie pamiętam, czy to była zmiana w pancerzu, czy zmiany w ilości punktów HP, ale dostał ogólnie na przeżywalności po dupie. Również będziemy mieli tutaj 26 faz. Zobaczymy, jak skomplikowane będą dyrektywy. 22 z tych 26 będzie można zrobić grając, robiąc misję. Będzie można zdobyć jeszcze po drodze sobie Yahagi i Tashibane. Za Tashibane będzie gold, tak, będzie 1 400 000 kredytów, a za Yahagiego, jeżeli ktoś go ma, będzie 4000. Yahagi to jest jeden z gorszych okrętów, prawie jakie do gry zostały wypuszczone. W związku z tym będziecie mieli kolejny okręt, żeby mógł sobie zbierać kurz. Santa Mega Gift Container będzie wyglądał następująco, także będzie można tutaj wydropić jakieś cenne okręty premium, oczywiście za odpowiednią opłatą. Także trochę się tych informacji tutaj zebrało. Były jakieś tam domysły, że może kitakami będzie w stoczni, ale jak widzimy, mamy tutaj tym razem pancernik. Ostatnio był z pancerników Odyn, teraz idziemy tier wyżej, mamy japońskiego Hizena razem z prowadzeniem nowego portu w Kure. Także z mojej strony w tym materiale to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie tam ogólne informacje. Ja Wam to podlinkuję oczywiście w opisie tego filmu. A tymczasem dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.